witam was w kolejnym odcinku. Z tej strony Piotruś z Mateuszem. Wizytujemy Maćka z Maćko Gospodarz. I tu właśnie jedzie taki transportcik Bell. I zaraz zobaczymy, co to za zestawik jedzie. Ale widać, że konkretny. No, cześć ekipa! No tutaj mamy głównego ja pana producenta. Nagrać ci coś? Ciągniczek tego twojego sąsiada robi, kurde, wrażenie. Fajny. I sympatyczny ten, sympatyczny kolega. Właściciel? No. To jest bardzo dobry chłop. Nie no, trochę tutaj porozmawialiśmy na boku, także wiesz. No my ekipa taka zgrana, wiesz? No. Do kukurydzy, kurde, to jest... I kurde, przyjechałbym też na kukurydzę, to bym zobaczył, jak to jest akcja. Bilet ci już kupię, jak mówisz? To samolotem mam przylecieć? Jo. Helikopterem. Najważniejsze, abyś był. Słuchaj, kto wie? Kto wie? Może przyjedziemy już. Nie mówię, że nie. To by mało miejsca robi, ale... No ale to jeszcze i tam później będziesz układał, nie? Tak. Dwie zostały.
będziemy pozbierać te niedobitki. O, Maćko tutaj jeszcze będzie dalej tutaj pryzmował słomę. Przyjechała kolejna przyczepa do rozładunku. Nie ma co czekać. Maćko tutaj operator. Dwa baliki, drach, ciach i po robocie. Sześćdziesiątka elegancko dźwiga. Nawet nie zajęknie. No i elegancko to wygląda, powiem wam. Fajny widok słomy. O, zobaczcie jaka precyzja. Ciach, ciach i już kurde zrobione. Trochę ujęć z drona nagraliśmy, też dla Maćka. Maciek sobie zrobi osobny odcinek. I co? I tak to tutaj wygląda, no. Każdy sobie wzajemnie pomaga. I to jest fajne ogólnie. Ostatni kładzie na sam szczyt. Bardzo wysoko podnosi, elegancko. Ciach, ciach. O, i gitara, i już jest ułożony. Mocno ubite nawet. To jest chyba poprzężycie słoma. Poprzężycie. Maciek już tutaj kończy. Jeszcze tam przyjedzie chyba jedna laweta. Jedna laweta chyba przyjedzie właśnie do rozładunku. Z tego co tutaj się orientuje. I trzy takie stogi słomy. No jest towaru, nie powiem, bo jest. Tutaj sobie przejdziemy jeszcze kawałek. Zobaczycie, jakie tu są widoki na Kaszubach. Kurde, u nas w Świętokrzyskim tego nie ma, a tam w oddali koniki się pasą. No fajnie, tam dalej krowy. I co, Maciek ostatniego bala układa. Idziemy, porozmawiamy jeszcze, pogadamy. Może jeszcze coś się dogra do tego odcinka. Dobra, podepniemy mu przyczepę. Odszedza tej 60, nie? Daje czadu. O, tutaj siano kiszonka. Bał, nie bał. O, szybko, 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 szybko. Jestem! Ja, czekaj, bo niech on pod koło podłoży. Dobra. Pod tylnie, nie? To podłóż tam coś. Nie, pod tylnie! Pod tylnie weź, bo tu się dyszel będzie. Skręci i do widzenia. Masz? Mam. Dobra, jest. Dobra. Tylko te 12 belek wrzucić, a ja? To zaraz przyjadę. Dobra, dobra, to my tu będziemy czekać.
by było na dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle, no taki odcineczek z wożenia Bali u kolegi Maćka. Tak, u Adama. U Adama. Ze współpracy z panem Stachem, Karolem Mieciem, no i sąsiadem moim Karolem, no. Jeszcze ja tu byłem, jeszcze Daniel tu mnie zastępował przez godzinę na układaniu, bo tak. Inne obowiązki, także jest do przodu. No i co, no to dzięki. Trochę wszystkim. Belek jest. No jest, ale podobno... To jeszcze tak, nie koniec. Już Karol mówi, że i tak wszystko prawie poszło. No tam, tam tylko pomysł... to przykryte, to tylko no, do zapasu. No, mówisz, że z zeszłego roku miał tak chyba ponad grubo 1200, no. To mu gdzieś tylko 200 zostało. No to no. Zobacz, a jeszcze teraz w tym roku tutaj susza, kurde, bardzo nie ma no, słowy. No, będzie kiepsko, no ale zobaczymy, no, no by było dobrze. Byśmy mogli od nas przywieźć, bo u nas wszystko się tnie. Kurde, już piramy trzeba było załadować, zawsze coś wyszło. No już nie warte gra no. Tego. Także co, no dziękujemy za oglądanie i tyle, strzałeczka, do następnego odcinka. Cześć.